Halo, halo, witam wszystkich na kanale Lolo Palma. Dzisiaj mamy 31 dzień lipca, odcinek 62. Zapraszam Was na krótki przegląd ogrodu. Także, aha, słuchajcie, zobaczcie, jakie sobie koszuleczkę fajną kupiłem do specjalnie na... Siema sąsiad, cześć! Specjalnie na mój kanał, tak? Tutaj sobie wstrzymałem fajną kuszę Lolo Palma i będzie ładnie. Dobra, słuchajcie. Potrzęśnie teraz trochę. Muszę włączyć ze statywu kamerę i zaczynamy. Słuchajcie, 31 dzień lipca, jak już mówiłem. Pan Janek, mój, że tak powiem, fan, bardzo mnie to cieszy. Namówił mnie i pisze do mnie, kiedy będzie kolejny odcinek. Faktycznie ponad 4 tygodnie nie było, więc dzisiaj jest krótki i szybki przegląd. Zaczynamy od palm. Słuchajcie, jak widzieliście, jak wychodziłem, trachy Carpus Wagnerianus jest już większy ode mnie. Ostatni liść, czyli ten, wystaje mi ponad głowę, więc jest dobrze. Przyrost jest bardzo dobry. Słuchajcie, to widać po pniu. Tyle w tym roku, także jest petarda. Kolejne Wagnerianusy to też, jak wiecie, ci co mają palmę, to są wariaty. Jeżeli się przyjmą już, te są już trzeci rok, trzeci sezon w gruncie po dwóch zimach, więc tutaj nie ma opcji, żeby te palmy nie rosły. Ja się powoli zaczynam bać tego, co będzie za 4-5 lat, kiedy ja już będę starszy, a za 10 to już nie mówię, a te palmy będą miały po 2,5 metra. A jak ja będę miał 60 lat, to one będę miał po 4,5 metra. Waszyngtonia. Waszyngtonia, słuchajcie, to samo. W poprzednim odcinku już tu mówiłem. Też demon wzrostu. Przymarzła po tych kwietniowych przymrozkach po minus 5, minus 6. Ale tu po prostu te liście zostały już wszystkie obcięte. Było ich bodajże 6 czy 7. I zobaczcie, i wszystko jest... No, aha, tu jeszcze jeden sorki chyba został. Ale on był wtedy w środku. On był w środku, więc on wychodził, więc on nie był taki zły. Karłatki. Karłatki, jak wiecie, w poprzednich filmach też troszeczkę dostały, bo tutaj były węże świetne, a było minus 16, więc na nie wszystkich odnogach niektóre odchodziły środki. Natomiast, słuchaj, no to bynajmniej ten środek odchodził. Widzicie? Tu widać nawet po tym takim liściu, o, który jest przypalony, przymrożony, nowe środki i po prostu jest petarda. To samo z tą było. Widzicie, środki wszystko tutaj, gdzieś te stare liście są takie zżółknięte, nowe wszystko soczysto zielone kolory i ta najmniejsza również z nią to samo. Tutaj nie pamiętam, czy już w poprzednim odcinku pokazywałem, jak powstawiałem dwie bungenwille bardziej od strony południowej i kilka. Tu jest pielgrzym madagaskarski. Wczoraj były lane, dzisiaj już sucho. No niestety w doniczkach jest tak, że słońce świeci i to szybciej wysysza się wszystko. Pięknie oleandry kwitną cały czas. Oliwki stały w strefie śródziemnomorskiej, odkąd, przepraszam, tam stały na przysłupach na tarasie. Odkąd są tutaj, w tym miejscu, o wiele ładniejszy przyrost, więcej słońca. I tak dalej, i tak dalej. To, co też już mówiłem w poprzednim odcinku, niepokojące jest to, że karłatka zmalała. No słuchajcie, ja teraz sobie patrzę liście, to mam po szyję. A ona była mojego wzrostu. Ale to już tłumaczyłem, że to są nowe liście, które wychodziły ze środka. Tamte stare, hiszpańskie, powiedzmy, zostały obcięte. Albo to są te. No nawet jak patrząc, dając tego do góry, no to przewyższa wszystkie. Nowe wychodzą, nie mają takich długich łodyg i po prostu, ale spokojnie. Czekamy, aż ona sobie będzie rosła na pniu. Karłatki, wiemy, rosną bardzo powoli. To też dobrze, bo tutaj nie mamy pośpiechu. No i idziemy do strefy śródziemnomorskiej. Pokazywałem Wam figę. Figa zmarzła. Słuchajcie, o, zobaczcie, motylek. Coś te motylki. O, mam motylka. Mogę go sobie złapać w rękę, ale nie będę go męczył. Albo nie wiem, umiera, albo co. Słuchajcie, figa zmarzła. Natomiast zobaczcie, widzicie już tam? O, może nie będzie 30 paru fig jak w zeszłym roku, aczkolwiek kto wie,
bo wtedy była jedna łodyga mama. Teraz główny pień przymarz i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć odrostów. Tamtego utnę, bo to za dużo, oj, przepraszam, co za dużo, to też niezdrowo. I zostawimy sobie cztery, czy tam pięć. Podwiązałem na druciku, żeby już się po prostu formowały pnie do góry i będzie dobrze. Kalamandyny, zobaczcie, ile owoców. One to są. Cześć, Koryś. Owoce, które z wiosny były kwiaty, ładnie zawiązało. To samo tutaj, tu są jeszcze owoce, które były kupione w sklepie. A tutaj są owoce zielone, które były zawiązane i słuchajcie, one dalej kwitną. Tutaj tak samo widzimy. I to się dokończymy, ta była w innym terminie kupywana, ale też widać, że gdzieś jakieś nowe owocki idą. Oliwki, zobaczcie, oliwki. Tamta miała się w tamtym roku dobrze, ta była gorzej. Dawała mi po prostu więcej wody i spowodowało to, że w tym roku też ma większy przyrost. Jak wiecie, oglądacie moje odcinki, to one są już po pierwszej zimie w gruncie i mają się dobrze. Na pewno je przytnę. Myślę, że to w ciągu 2 tygodni zrobię, żeby po prostu gdzieś tam też przed samą zimą ich nie golić. Troszeczkę poprzecinam górę, wyrównam je, może je troszeczkę przerzadzę, aczkolwiek też robią fajny, że tak powiem, żywy płot i zasłaniają taras. Słuchajcie, w końcu rozkwitły diplodemie. Na poprzednich odcinkach były bungenwille, tak, czyli ta i inne, natomiast teraz zakwitły diplodemie, zwane inaczej, już nie pamiętam jak, ale widzicie, jakie to są piękne kwiaty. I tutaj jest kolejny, czyli dwie są jasno różowe i dwie są czerwone. No i słuchajcie, bungenwilla ta, tylko ta, zakwitła drugi raz w tym roku. Tutaj jest oleander, który wiecznie miał problem, chorował. Liście gdzieś w zeszłym roku cały czas dostawały jakieś choroby, w tym roku jak nadzwyczaj pięknie wygląda i ma się dobrze. Ucho słonia, czyli te takie, tu jest matka, która gdzieś rozdzieliłem dwie od nogi i po prostu dostało to wszystko po tyłku, natomiast widzę, że już powoli liście były takie w tamtym roku, natomiast gdzieś to się zaczyna odradzać po cienkim jakimś tam starcie. Tutaj mamy, co tu my mamy, bo już zapomniałem, chyba ma za sucho, aczkolwiek no jest podlewane, więc nie wiem, czy ma za sucho. Strelicja królewska, tak zwany rajski ptak, też rośnie, widać, że rośnie, ale coś ma się niezbyt dobrze, może została przesuszona w pewnym momencie. Tutaj mamy kufliki też do niedawna miały jakby drugi zakwit tych swoich szczoteczek. Natomiast mają się dobrze. Natomiast tutaj jest strelicja Nikolaj, która po prostu jak trochę karpusy jest demonem wzrostu. Zobaczcie te liście. Tutaj chyba ma przeciąg i dlatego strasznie szarpie. I nie chcę mi zmieniać miejsca, bo ma się tu bardzo fajnie. Aczkolwiek też nie ma jakoś za dużo słońca, bo słońce u mnie idzie tam od wschodu i tam gdzieś idzie na zachód, tak? I teraz w tej drugiej części dnia ma więcej słońca niż w pierwszej. Może trzeba ją więcej wystawić gdzieś na słoneczne miejsce i będzie miała się jeszcze lepiej. Kolejny liść wychodzi, tak? Tutaj mamy też świeżutki, piękny, jasny liść. Więc tutaj wszystko jest ok. Co jeszcze ciekawe? Trawy pampasowe, no to u mnie mają się dobrze i rosną też bardzo dobrze. Cykasy, no jako cykasy na razie nie rosną, bo muszą się zaadaptować do nowego miejsca. Hortensje, pertensje, jak ja to się zawsze śmieję. O, zobaczcie, tutaj ta moja ciekawostka, czyli palma rosnąca razem w jednej donicy z pomidorem. Pomidor się wysiał z tego względu, że była tutaj dosypywana ziemia z kompostownika z zeszłego roku i po prostu gdzieś było ziarno, wysiały się i rosną i zobaczcie, dojrzewają. Więc zostawię to, myślę, że tu skoro umią i potrafią z sobą jakoś tam żyć,
więc jakoś sobie tam nie wadzą i po prostu mają się dobrze, tak? Tutaj też fajny już widać pieniek w tym feniksie. Wszystko jest ok. Tutaj takie rzeczy normalne. Lawendę, zobaczcie moją lawendę. Ona ma już chyba 3 lata. To było pierwsze koło, które zostało posadzone. Jest petarda. Są dwie takie wielkie. O, i tutaj mamy drugie. Nie są może już piękne, estetyczne, ale po prostu są paniami domu, ogrodu. I tutaj mamy magnolie, które drugi raz w tym roku zaczynają kwitnąć. Jak wiemy, jak wiecie, magnolie w tym roku dostały mocno pod tyłku, jak nie tylko magnolie, ale również inne rzeczy, inne rośliny po kwietniowych przymrozkach. Nie sadziłem w tym roku już w grunt od Krzyśka z Fan Palm Musa Basio. Zostawiłem je w donicy, przysadziłem niedawno je do większej donicy. Ten jeden zaczyna mieć odrosty i tak już je zostawię do zimy i dopiero na wiosnę będą gdzieś już posadzone przy basenie, bo basen już to koło zostanie, więc myślę, że tutaj wzdłuż zrobimy bananki, żeby były większe i też fajnie wystawały na ponad basen. I tutaj mają się maureli bardzo dobrze, one są gdzieś mi po klatkę piersiową, tak stanę, żeby nie skłamać, prawie powyżej pępka, to jeszcze trochę do klatki jest. Z takich spraw może mniej palmowych, egzotycznych, no to słuchajcie, w namiocie pojawiła się mączniak rzekomy albo nie wiem jak ta druga choroba, wymiotło wszystko, ja nie chciałem pryskać i może to był mój błąd, bo raz trzeba było napryskać na mączniaka i natomiast to wszystko zostanie spakowane do wora i wywiezione na pszok, zwykły ogródek podlewany, podpory, gdzieś tam selery są troszeczkę nawozu sypane, aby to gdzieś tam podpędzić delikatnie, nie za dużo, więc tak to wygląda. Woda w basenie, dzisiaj wymieniliśmy filtr, bo trochę tam nam się zzieleniała, to dlatego, że ostatnie czasy były zimne, chłodno, w ogóle słuchajcie, te lato jest, sprzyja roślinom, nie ma jakichś susz, upałów i tak dalej, więc bardzo często pada, temperatur powyżej 30 stopni, to naprawdę ja nie wiem, czy było 2 tygodnie tego lata, gdzie 2 tygodnie, tydzień czasu, jak były temperatury powyżej 30 stopni, dzisiaj jest 31, chłodny taki wiaterek, więc nie wiem, jak tam u was jest w regionach, ale tutaj na Dolnym Śląsku w tym roku nie ma szału z latem, więc tak to wygląda i idziemy, słuchajcie, zobaczyć jeszcze tutaj przed dom. Tutaj mamy bardzo też starą, ale starą, 3-letnią budleję. Tutaj zaczął w końcu odbijać i puszczać nowe kłącza. No i wyleciało mi, patrzcie, z głowy. Kto wie, to wie, bambus, o. Tutaj budleje tam 2-letnie, czy tam 1,5-roczne. I słuchajcie, tego dziada się śmieje, panie Janku, dziada z bezpalm. Wziąłem, poobgalałem te wszystkie liście, zostawiłem tylko te zdrowe i co, i czekamy, ma cały czas mokro, jest podlewany co 2 tygodnie palm boosterem i zobaczymy, czy z tego, co z tego będzie. Myślę, że na drugi rok może zacznie puszczać i tutaj obumarła i zmartwychwstała i zmartwychwstał Phoenix canarensis, którego już no bardzo dokładnie wygoliłem mu środek, przez co gdzieś tam te pierwsze liście, które zaczęły wychodzić, o, są takie niefortunne, te wszystkie stare poobcinałem, no i ma się dobrze, będzie dobrze. Tutaj ta ważka też odżyła, bo no ona coś chyba chce do gruntu, zobaczymy. I ostatnia, aha, słuchajcie, dostałem ostatnio dwie rośliny. To jest trawa nowozelandzka. Dostałem ją od pewnej pani Ani, od mamy pani Ani, których serdecznie pozdrawiam. To są trawa nowozelandzka bądź len nowozelandzki. Są to rośliny, które czytałem, że wytrzymują też jakąś tolerancję przymrozków, więc na pewno będą schowane do szklarni. One były spięte. Ta pani, mama pani Ani miała je tak spięte takim fajnym dosyć tym, ja to postanowiłem rozpiąć trochę, niech to bardziej naturalnie wygląda. To nie jest jej docelowe miejsce, więc
Więc po prostu na razie jest. Słuchajcie, juki rostraty, również demony wzrostu, fajnie rosną, gęste, nic się nie dzieje, żadnych nie ma tutaj chorób i tak dalej, i tak dalej. Mimo że ten rok jest bardziej przekropny, to zaraz przyjdzie, odparuje. Agawa też ma się dobrze. Tutaj oprócz tej nowozelandzkiej trawy dostałem kaktusy. Kaktusy są w donicach, porozsadzałem. One, uwierzcie, były w jednej donicy, takiej białej, porcelanowej, zaraz Wam ją pokażę. Rozdzieliłem je, żeby po prostu... Były poplecione trzy odmiany kaktusów. Więc zrobiłem to tak, żeby było dobrze. Ten jest związany, tamten będzie, dostanie kija i pójdzie do... Wszystkie pójdą do kotłowni i zobaczymy, jak to będzie. Tutaj są też takie malutkie, które gdzieś tam porozsadzałem. Też zobaczymy, jak to będzie. Tamten jest w donicy, ten jest w gruncie, wiadomo, bo jak się przyjmie, to zostanie wykopany. I tutaj jest jeszcze jeden. A, ten się przewrócił. Więc tak, a i tu jeszcze jeden. Bo to był jeden długi, ja je porozdzielałem trochę na tych końcówkach. Mam nadzieję, że się ukorzenią i będzie dobrze. Tutaj mamy chyba bodajże forsycję żony. I tutaj kończymy ogród na budlejach. Kurde, miało być tak niedużo. Aha, chciałem Wam jeszcze pokazać. Tutaj mój rumak Wigry 3 stoi. Ten ma tutaj bardziej jakieś sprzyjające warunki. To są tutaj nowy odrost. I ten tutaj bardziej leci w bok. On, czyli bambus. I zobacz, jaki wysoki. Ponad pod. Tutaj jest ten stary, tak? A ten to wyskoczył ponad metr jeszcze do góry. No i okej, to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, pana Janka, który mnie cały czas motywuje do kręcenia tych odcinków. Jako sołtys, jako radny, jako jeszcze jakiś inny działacz w klubie LKS Iskra Księgnice. Naprawdę mam mało czasu. Dodatkowo Laura miała brać dzisiaj udział w konkursie w odcinku. Miała się kąpać w basenie, ale niestety bidulka zasnęła po drodze, wracając z przedszkola. Także co, serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Zaczęliśmy w tym kole palmowym i w tym kole palmowym kończymy. Także trzymajcie się, pozdrowienia. Do następnego odcinka. Cześć.